Cześć! Jak co tydzień witam Was na naszej serii podcastów Poczuj się jak na kursie. Dziś już 8 odcinek, a to oznacza, że jesteśmy razem już praktycznie 2 miesiące. W PhysioActive to były bardzo pracowite i kreatywne 2 miesiące. Poza tworzeniem interesujących treści właśnie do podcastów Poczuj się jak na kursie, na naszych obu salach szkoleniowych przez te 2 miesiące przewinęło się masę kursantów, a także nasi wykładowcy. Między innymi bywa u nas aż 2 razy dr Irmina Blicharska-Kubiś, która jest nie tylko fizjoterapeutką, ale także dyplomowaną osteopatką. Zaraz po Dniu Kobiet była u nas na warsztacie, na którym przedstawiła swoją autorską koncepcję Body Alignment Concept, BAC, aby później w kwietniu odwiedzić nas jeszcze raz na pełnym 3-dniowym kursie BAC. I to właśnie ją dzisiaj odwiedzimy na naszym podcaście. Z tego podcastu dowiecie się także, jak to jest, że osiągnęliśmy wyprostowaną postawę ciała. Jak to wpływa na ewentualne wady postawy. Oraz czy wszystko w ogóle jest wadą postawy? Czy czasami ten problem, z którym przychodzi do nas mały zazwyczaj pacjent, nie jest na przykład pokłosiem jakiegoś drobnego urazu i jedna wizyta nie załatwia wszystkich problemów? Na te i inne pytania odpowie Wam właśnie dr Irmina Blicharska-Kubiś. Jesteście ciekawi? Ja bardzo. Tak więc co? Wchodzimy. Cichutko. Witam Was bardzo serdecznie. No w ogóle na sali zdecydowanie kobieca taka energia, bo mamy tu kilku rodzynków, ale to bardzo fajnie, a świeżo po Dniu Kobiet jesteśmy, więc tym bardziej. Witam Was jeszcze raz. Ja nazywam się Irmina Blicharska-Kubiś, jestem fizjoterapeutką i osteopatką i mam przyjemność zapoznać Was z taką koncepcją Body Alignment Concept, która będzie dotyczyła postawy ciała. Chcę dzisiaj pokazać Wam taki bardzo mały urywek tego, żebyście mogli zrozumieć postawę ciała, to jak powinniśmy ją tak naprawdę postrzegać, bo jest ogrom terapeutów, którzy pracują z dzieciakami. Z dziećmi 3-letnimi, 5-letnimi, z młodzieżą 11, 12, 13 lat i wszyscy pracują z postawą ciała. Okej, ale chcę Wam pokazać, że tak naprawdę to nie jest taki prosty temat. Jaki ogrom jest czynników, które powinniśmy uwzględnić i tak naprawdę jak trudno jest przeprowadzić taką terapię w sposób logiczny, a przede wszystkim skuteczny, bo o to w tym chodzi, żebyśmy byli skuteczni. I teraz tak, zaczynamy. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania w trakcie, na spokojnie pytajcie, będziemy sobie tutaj rozmawiać. Czujcie się bardzo swobodnie, więc zrobimy sobie to w formie właśnie takiej luźnej rozmowy. I teraz zobaczcie, to jest bardzo takie słynne powiedzenie Hipokratesa. Żeby leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk. Dużo mówimy o tym holistycznym podejściu, o tym, że powinniśmy być holistyczni. Oczywiście, że tak, dlatego że takie patrzenie selektywne na pojedyncze gdzieś tam segmenty ciała, na poszczególne tylko jego elementy, będzie nam utrudniało prawidłową diagnozę, a również będzie nam to utrudniało podjęcie takiej skutecznej terapii. Żeby w ogóle mówić o postawie ciała, żeby z nią pracować, przede wszystkim musimy znać i rozumieć definicję, musimy rozumieć koncepcję, determinanty, czyli co nam wpływa na tą postawę ciała, przez co ona jest kształtowana. Czy wiemy, co to jest prawidłowa postawa? Zaraz się przekonamy. Jakie są jej zaburzenia, ale przede wszystkim, jakie są przyczyny tych zaburzeń, jaka jest ich mechanika i diagnostyka różnicowa? Bo my musimy wiedzieć, kiedy my mamy do czynienia z zaburzeniem postawy, jakimś błędem postawy, kiedy zmiana jest już strukturalna, a być może jest już to proces chorobowy, który tylko ze względu na jakąś tam brak wiedzy czy doświadczenia wydaje nam się, że jest zwykłym zaburzeniem. Więc musicie posiadać naprawdę dość dużą wiedzę, jeżeli chcecie pracować z postawą ciała. I teraz tak, co to jest postawa ciała? Tutaj są takie 2 przykładowe definicje. Pierwsza mówi o tym, że jest to taki sposób trzymania się osobnika w swobodnej pozycji stojącej, a zewnętrznym przejawem jest taki wzajemny, przestrzenny układ poszczególnych części ciała. Ta definicja już nam wskazuje na to, w jakiej pozycji powinniśmy badać tą postawę.
Skoro postawa ciała jest sposobem trzymania się w pozycji stojącej swobodnej, no to tak też powinniśmy ją badać. Ale żeby diagnostyka była odpowiednio szeroka, tak naprawdę badamy postawę ciała w pozycji i stojącej, i siedzącej, i leżącej, adekwatnie do wieku naszego pacjenta, ale także musimy ją badać w ruchu. Bo zobaczcie, kolejna definicja mówi nam o tym, że jest to nawyk ruchowy. Czyli tak naprawdę nasza postawa jest przejawem tego, jak nasze ciało radzi sobie w warunkach grawitacji. Jeżeli coś jest nie tak, my to musimy po prostu zweryfikować i znaleźć tego przyczynę. I zobaczcie, jest kształtowana na wielu podłożach neurologicznym, kostno-stawowym, więzadłowym, a także emocjonalno-wolicjonalnym. Co to znaczy? Bardzo dużo się teraz mówi o takim wpływie w ogóle emocji, psychiki na nasze ciało, na różnego rodzaju choroby, ale też ma to wpływ na naszą postawę ciała. Wyobraźcie sobie, że ja teraz jechałam do Was kilka ładnych godzin, wiedziałam, że będzie tu dużo osób, same mądre głowy, więc troszeczkę stres był, nie spałam w nocy, więc jak ja tutaj przychodzę dzisiaj do Was, mogłabym stać w takiej pozycji. Bo takie są moje emocje, takie jest moje zmęczenie. I wy moglibyście sobie pomyśleć, przyjechałam mówić o postawie ciała, a sama ma sylwetkę nieprawidłową. No ale chwila, tak naprawdę ja potrafię z niej wyjść. Więc teraz, czy moja postawa wymaga terapii? To wszystko zależy od odpowiednich testów. Jeżeli do waszego gabinetu wchodzi pacjent, musicie wziąć pod uwagę to, że być może to nie jest taka postawa, taka sylwetka, jaką on prezentuje na co dzień. Więc żeby nie takich wyciągnąć zbyt pochopnych wniosków o tym, czy ta wada jest, czy nie, należy wykonać odpowiednie testy, testy choćby nawet elastyczności, których będziemy się oczywiście uczyć. I zobaczcie, co ma wpływ na postawę ciała? To, że potrafimy stać w pozycji stojącej, jest zależne od tego, że nasz układ nerwowy przetwarza, interpretuje bodźce z wielu układów. Z układu wzrokowego, z układu przedsionkowego, z układu proprioceptywnego. To jest bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość, bo z tymi układami też konieczna jest praca, jeżeli pracujemy z postawą ciała. Narządy wewnętrzne, interoceptory, to wszystko daje nam obraz tego, jak wygląda nasza sylwetka. I teraz, jaka jest prawidłowa postawa? W płaszczyźnie czołowej, jeżeli byśmy ją oceniali, mówimy, że zależy nam na symetrii pomiędzy jedną a drugą stroną. Wiadomo, że nie jesteśmy symetryczni ze względu na rozwój narządów wewnętrznych, ze względu na to, że narządy wewnętrzne nie są symetryczne, nigdy nie będziemy mieć idealnego takiego stanu symetrii. Natomiast w płaszczyźnie tej strzałkowej mówi się, że prawidłowa postawa ciała jest to taka, kiedy ta linia pomiędzy przewodem słuchowym zewnętrznym, wyrostkiem barkowym, krętarzem i tutaj przechodzi nam troszeczkę przed tą kostką boczną, jeżeli jest zachowana, mamy odpowiedni balans strzałkowy. Problem jest w tym, że my możemy kierować się wszelkiego rodzaju normami, ale musimy znać dokładnie mechanikę ciała, pewnego rodzaju normy rozwojowe, cały przebieg ontogenezy. I to jest bardzo ważne, żeby nie dokonać tej błędnej interpretacji tej naszej postawy. Przykład. Jest tutaj chłopiec, który zgłosił się do mnie na wizytę i mamie się nie podoba to, jak on stoi. Łopatki są nierówno ustawione, jest asymetria, jest jakiś problem w obrębie bioder, no mama była zaniepokojona. Na pierwszy rzut oka powiedzcie mi, co u tego pacjenta jest nieprawidłowe? Co widzicie? Jest asymetria barków. A co się dzieje z tymi barkami? Okej, prawy jest niżej, lewy jest wyżej. Widzimy to. No więc teraz, jeżeli byście mieli zaproponować jakąś terapię, co będziemy robić? Będziemy obniżać lewy bark, czy podwyższać prawy bark? Który tu bark jest ustawiony według Was nieprawidłowo? Dlaczego prawy? I teraz o to właśnie chodzi, że bardzo dobrze myślicie, super, bardzo mi się to podoba, bo teraz
nie jesteśmy w stanie, nie dotykając ciała, zrobić jakąkolwiek analizę. Bo pierwsze, co ja muszę u tego chłopca zrobić, to muszę zrobić test elastyczności. Czy to bark jest ściągnięty do góry lewy, czy prawy jest ściągnięty do dołu. I ja sobie to badam. Jeżeli stwierdziłam już, że problem jest po stronie prawej, to ja się muszę teraz zastanowić, co spowodowało, że ten bark jest ściągnięty do dołu. Bo tu możemy mieć ogrom, możemy mieć problemy ze słuchem, możemy mieć problemy ze wzrokiem. Wy musicie się tego wszystkiego tak jakby nauczyć analizować, bo przyjdzie wam dziecko z głową ustawioną asymetrycznie i wy musicie potrafić rozróżnić, czy to jest pacjent dla was, do pracy fizjoterapeutycznej, czy tutaj należy go kierować bardziej pod kątem ortodonty, bardziej pod kątem optotrysty, czy bardziej trzeba z tym pacjentem pracować w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego, a może ten pacjent okaże się w wywiadzie, że ma zaburzenia logopedyczne. Może w ogóle cały ten aspekt przedniej szyi u niego jest w bardzo dużym napięciu, co będzie wpływało na ustawienie głowy. Więc tutaj musicie potrafić zrobić odpowiednie testy, żeby zrobić dobrą terapię. Więc okej, wykluczyłam sobie, dlatego bardzo ważny jest szczegółowy wywiad, bardzo ważny i badanie. Wykluczyłam sobie u tego mojego pacjenta okolice głowa, twarz oczaszka, odcinek szyjny. Skupmy się na chwileczkę tutaj na tych łopatkach. Okej, i teraz, co może ściągać tą łopatkę do dołu? Jak myślicie? Słucham? Blizny wszelkiego rodzaju. Jak najbardziej. Tak jak funkcjonuje. Plecak. Okej. Okay. Lewicy, która też będzie powodowała należy, automatycznie będzie się chciał. Dokładnie. Okej, okay, ale musicie wiedzieć, co jest transferem sił pomiędzy miednicą a obręczą barkową. I tutaj kłania nam się kolejna rzecz, której nie przeskoczymy, jeżeli chcemy pracować z pacjentem z postawą ciała, znajomość anatomii, biomechaniki i połączeń zachodzących w ciele. Bez tego nie przeskoczymy, słuchajcie, bo wiele osób zaczęłoby terapię po prostu obniżania tego ramienia. Okej, my byśmy mu poobniżali to ramię, wykonałby x powtórzeń, i przez chwilę byłby symetryczny i byśmy się cieszyli, ach, terapia, super, tak? Ale to był pacjent, który by wracał i wracał i wracał. Bo teraz trzeba się zastanowić, skoro problem jest w tym barku, co może nam wpływać? Być może mięsień najszerszy grzbietu, który jest mięśniem, który jaką ma funkcję? Większość osób postrzega mięsień najszerszy grzbietu jako mięsień, który jest odpowiedzialny za chowanie ręki do tylnej kieszeni, tak? I to jest jego funkcja. A tak naprawdę mięsień najszerszy grzbietu, jego funkcją jest ustawianie obręczy barkowej nad obręczą miedniczą. To, że jesteśmy tak ustawieni, jest też dużą zasługą mięśnia najszerszego grzbietu. Okej, więc może najszerszy grzbietu. Kolejny element, musimy go sprawdzić. Ale mięsień najszerszy grzbietu wplata nam się też w powięź piersiowo-lędźwiową. Też należałoby ją sprawdzić. Mięsień najszerszy grzbietu, jego włókna wplatają się w mięsień pośladkowy po stronie przeciwnej. Należy to sprawdzić. A mięsień pośladkowy swoje włókna daje do pasma biodrowo-piszczelowego. Tak? Gdzie mamy przyczep na guzku gardego. I mamy dalej kość strzałkową, która być może została szarpnięta, pociągnięta przez jakieś skręcenie inwersyjne stawu skokowego. Może? Być może. I dlatego ja mam wywiad, w którym pytam o urazy, tak? I ja się nad tym muszę to uwzględnić w mojej terapii, w moich testach, bo tam muszę z moim badaniem dojść do tego elementu. I dalej, tak naprawdę u mojego pacjenta to był efekt po 20 minutach terapii. Mama powiedziała, wow, co pani zrobiła, jest pani niesamowita. Oczywiście żartuję, rodzic powiedział, a na pewno krzywo stanął pierwszym razem, a teraz się wyprostował, do widzenia, więc zero docenienia, ale na to trzeba być gotowym w naszej pracy, nie zawsze się uda. Natomiast to była kwestia pracy chwilowej na odcinku szyjnym,
relaksacji w obrębie lewego stawu biodrowego i przywrócenie odpowiedniego punktu stałego mięśniowi najszerszemu grzbietu. To był pacjent, który wyszedł ode mnie z gabinetu, już po prostu nigdy nie wrócił. Nie było takiej potrzeby. Ok? I to nie jest dziecko, które musiało być w terapii, ćwiczyć przez kilka miesięcy, bo to nie jest kwestia akurat w tym wypadku ćwiczeń. Aczkolwiek po terapii pacjent dostaje pracę domową, żeby utrzymać ten efekt tej terapii. Oczywiście, jeżeli jest taka konieczność podjęcia takiej autoterapii. Ok, jedziemy dalej. No bo zobaczcie, wróćmy do tego mięśnia najszerszego grzbietu. Powiedzieliśmy sobie, jaka jest jego funkcja, tak? Chowanie ręki do kieszeni. Ale teraz zobaczcie, mamy przyczep początkowy mięśnia i przyczep końcowy. Mięśnie zazwyczaj działają, znaczy zazwyczaj, mięśnie działają w kierunku punktu, w kierunku przyczepu początkowego, tak? Czyli jeżeli tu mamy przyczep początkowy, tu końcowy, więc mięsień działa w kierunku przyczepu początkowego. Taka jest mechanika mięśni. No ale jest możliwość również takiej odwróconej trochę pracy, gdzie mówimy o takim, gdzie mięsień przybiera nam punkt stały. Bo teraz zobaczcie, weźmy na tapetę ten mięsień najszerszy grzbietu. Czyli wiemy, jeżeli punkt stały jego jest tutaj, więc będzie ściągał nam ramię, tak? Będzie działał w ten sposób, bo będzie nam ściągał do punktu stałego. Jeżeli byśmy zrobili sobie punkt stały tutaj, w pewien sposób ustabilizowali, podciągałby nam talerz biodrowy, czyli przyczep początkowy do końcowego. Ale mięśnie lubią nam robić różne psikusy i mięśnie mogą pracować również pocięciwie. Czyli zrobić sobie po prostu w ten sposób. To jest zależne od tego, jaka jest mechanika tego mięśnia i co wam wyjdzie w badaniu. A dlaczego to jest ważne? Zastanawialiście się kiedyś tak naprawdę, dlaczego przyczep początkowy tego mięśnia jest taki, końcowy taki i dlaczego akcja dzieje się do przyczepu początkowego? Bo mogę wam dzięki temu to opowiedzieć teraz. Wszystko zaczyna się musimy wrócić do posturogenezy. Czyli tutaj też musicie mieć pewnego rodzaju wiedzę. Jak to się w ogóle zaczęło, że ta nasza postawa ciała się stworzyła, tak? Bo teraz zobaczcie, w momencie, kiedy byliśmy sobie tak bardziej czworonożni, co się zadziało, że przeszliśmy do pozycji stojącej? To jest cały proces i to jest bardzo, bardzo skomplikowany proces, ale pokazuje nam, jak powinny działać nasze mięśnie. Bo teraz zobaczcie, co się stało. Żebyśmy mogli wstać, że tak powiem, mięsień płaszczkowaty musiał sobie przybrać punkt stały na dole i pociągnąć piszczel, wyprostować ją. Wyprostowana piszczel dała nam dobry punkt stały dla mięśni kulszowo-goleniowych, które pociągnęły nam guzy kulszowe. Dzięki temu mogliśmy zrobić to. Dodatkowo uruchomił się mięsień pośladkowy wielki ze swoją częścią głęboką i ustabilizował nam kość krzyżową pomiędzy talerzami biodrowymi. I to jest stan prawidłowy. Taki przykład tego, jak to się w ogóle zadziało. Bo teraz wyobraźcie sobie, jeżeli coś idzie, mamy jakieś zaburzenia, jakieś właśnie nieprawidłową pracę tych mięśni. Bo czym się różni nasza miednica od miednicy naszych praprzodków? Zobaczcie, ze względu, mam człowieka kształtę, ze względu na to, że mają szerokie ustawienie guzów kulszowych, czego nie zrobią? Nie zrobią wyprostu stawów biodrowych. Dlatego te mięśnie kulszowo-goleniowe mają też przyczepy, tak, na guzach kulszowych, bo to jest ważne, bo wpływają też na ich ustawienie. Więc badanie ogólnie miednicy i obserwacja pracy tych mięśni jest bardzo ważna w odniesieniu do naszego pacjenta. Żeby pracować z pacjentem, z wadą postawy, zaburzeniem postawy, musicie znać normę. Jak powinna być ustawiona masa głowy, masa klatki, masa miednicy, gdzie są szczyty tych mas i międzymas,
jak powinny być ułożone prawidłowo, jakie są ogólnie zasady terapii. Czym, jakimi zasadami kierujemy się w terapii? Postawa ciała zmienia się w ciągu życia. Troszeczkę inaczej będziemy badać 3-latka, troszeczkę inaczej będziemy badać 9-latka. I ze przyczyn oczywistych będziemy wykonywać też inną terapię, ale też nie możecie zadawać im tej samej autoterapii do domu, tak? Muszą robić troszeczkę inne ćwiczenia. Trochę inny będzie cel terapii. Kolejna rzecz. Terapia musi być dobrana do etapów ewolucji ontogenetycznej. Czyli wy musicie wiedzieć, co jest właściwe dla waszego pacjenta, dla jego wieku, na jakim etapie rozwoju on w tym momencie jest. I to jest bardzo ważne. Overtreatment i undertreatment. Czyli że musicie myśleć i mieć takie wskazówki, kiedy podjąć tą terapię, a kiedy tak jakby nie prowadzić, kiedy nie prowadzić terapii niepotrzebnie. Czyli w przypadku chłopca z mojego przykładu, kiedy tak naprawdę nie, moglibyśmy go prowadzić nawet i rok, 2 lata, tak, tą postawę gdzieś tam ciała. Ale pytanie po co? Więc albo też nie dopuścić do sytuacji, że przegapicie coś i zbagatelizujecie stan. Okej, przyszedł do mnie pacjent, wiem, że postawa ciała jest prawidłowa, kiedy idzie nam linia, bark, przewód suchowy, biodro, tak, u niego jest wszystko w porządku, idźcie do domu, nie przejmujcie się. Ale jeżeli byście się przyjrzeli, pochylili nad tym pacjentem, może się okazać, że on jest jak najbardziej do terapii. Testy elastyczności. Są bardzo ważne, wykonujemy je, bo one nam będą mówiły, nad czym rzeczywiście powinniśmy pracować. Jest to kluczowe. I najważniejsze co? Techniki dopasowujemy do pacjenta, a nie pacjenta do techniki. I to jest bardzo ważne. Dlatego trochę to szkolenie nie nazywa się szkoleniem dotyczącym wad postawy, zaburzeń postawy, bo my nie będziemy analizować postawy ciała pod kątem plecy okrągłe. I co robimy z plecami okrągłymi? Czy z plecami okrągłowklęsłymi? Nie, my się nauczymy analizować plecy okrągłe, dlaczego się mogły zrobić, tak? Co mogło wpłynąć na tą wadę, jaka jest mechanika zaburzeń i jak to korygować. O, lordoza szyjna. Czy odcinek szyjny u pacjenta jest kifoza zniesiona, pogłębiona? Czy jest bardziej zniesiony odcinek dystalny, proksymalny, czy jest ustawiona w ten sposób, czy jest ustawiona w ten sposób i jakie czynniki mogą na nią wpływać. Bo bardzo często jest tak, że przychodzi pacjent, plecy okrągłe. Okej, plecy okrągłe, ja już wiem, jakie ćwiczenia robić i jedziemy, tak, pracujemy z plecami okrągłymi. Ale zastanówmy się, jak jest ustawiona jego szyja, jak jest ustawiony odcinek lędźwiowy, jak jest ustawiona jego miednica. I dopiero wtedy zastanówmy się nad doborem ćwiczeń i terapii. Konieczna do tego jest znajomość właśnie procesów ontogenezy. Kiedy jest apogeum motoryczności, kiedy mamy taki spadek, kiedy u dziecka następuje bardziej, kiedy jest lepsza koordynacja ruchowa, kiedy mamy taki, dziecko w rozwoju stawia właśnie na technikę, na precyzję, bo to wam pozwoli dobrać ćwiczenia, które dziecko nie znudzą i które będą dopasowane tak jakby bardziej do niego. Musicie wiedzieć, jak rozwija się kręgosłup, kończyny dolne, klatka piersiowa, jak funkcjonuje aparat więzadłowo-stawowy, żeby nie prowadzić niepotrzebnie terapii u pacjenta, który tego nie wymaga. I jak wam się podobało? To był jeden z dłuższych naszych podcastów do tej pory, ale treści były tak ciekawe, że nie wiedzieliśmy, w którym momencie uciąć materiał. Zainteresowały was te praktyczne przykłady, które przedstawiła Irmina w czasie swojego warsztatu w PhysioActive? W połowie listopada mamy pełnometrażowy 3-dniowy kurs koncepcji BAC prowadzony przez Irminę Blicharską-Kubiś. Zapraszamy! Aby dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach i warsztatach, zapraszamy na naszą stronę www.physioactive.pl. Także na Facebooku znajdziecie pełną ofertę naszych szkoleń. Zapraszamy na YouTube'a i Spotify'a do odsłuchania wszystkich naszych wcześniejszych podcastów, a także na kolejne odcinki. Jeszcze jedno. Pamiętaj, że Twój like, subskrypcja albo komentarz
inspiruje nas do tworzenia kolejnych ciekawych treści. Jeśli podobał Ci się ten materiał, puść go dalej. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach.